Julia Cameron. Droga artysty. Jak wyzwolić w sobie twórcę? 12-tygodniowy kurs odkrywania i rozwijania własnej kreatywności. Duchowa elektryczność. Podstawowe zasady. Idea, że stwórca sprzyja naszej twórczości, w większości z nas wydaje się rewolucyjna. Jesteśmy skłonni sądzić, a przynajmniej żywić obawę, że artystyczne marzenia są egoistyczne i że Bóg ich nie pochwala. Bądź co bądź, nasz wewnętrzny artysta jest młokosem i ma skłonność do dziecinnego myślenia. Jeśli mama lub tata wypowiadali się sceptycznie albo z dezaprobatą o naszych twórczych marzeniach, zdarza się nam rzutować ich stanowisko na pojmowanego na ich podobieństwo Boga. Z takim myśleniem trzeba skończyć. To, czym się tu będziemy zajmować, to celowo wywołane albo sprowokowane doświadczenie duchowe. Nazywam je duchowym kręgarstwem. Będziemy wykonywać pewne ćwiczenia duchowe, które umożliwią swobodny przepływ twórczej energii wszechświata. Jeśli wyobrazimy sobie wszechświat jako rozległe morze elektryczności, w którym każdy z nas jest zanurzony i z którego jesteśmy ukształtowani, to otwarcie się na własną kreatywność sprawia, że z dryfującego po tym morzu obiektu zmieniamy się w sprawniej funkcjonującą, bardziej świadomą i zdolną do współpracy cząstkę ekosystemu. Prowadząc zajęcia, często wyczuwam obecność transcendencji, jak wolicie, duchową elektryczność, i nauczyłam się w oparciu o nią przekraczać własne ograniczenia. Natchniona nauczycielka to dla mnie komplement. Nami wszystkimi kieruje dłoń większa od mojej. Chrystus powiedział: gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich. Wydaje się, że z Bogiem twórczości jest tak samo. Jądrem twórczości jest doświadczenie mistycznej jedności. Jądrem mistycznej jedności jest doświadczenie siły twórczej. Ci, którzy posługują się językiem duchowości, zwykle nazywają Boga stwórcą, lecz rzadko widzę w nim twórcę, czyli artystę. Proponuję przyjąć takie właśnie dosłowne rozumienie terminu stwórca. Dążymy bowiem do zawarcia twórczego przymierza z wielkim twórcą, jak artysta z artystą. Akceptacja takiego podejścia może ogromnie poszerzyć twoje twórcze możliwości. Podstawowe zasady. Po pierwsze, twórczość to naturalny porządek życia. Życie jest energią, czystą energią twórczą. Po drugie, twórcza siła przenika i ożywia wszystko, co żyje. Nas także. Po trzecie, kiedy otwieramy się na swoją kreatywność, otwieramy się na kreatywność Stwórcy w nas i w naszym życiu. Po czwarte, sami będąc stworzeniami, powinniśmy kontynuować dzieło stworzenia poprzez twórcze życie. Po piąte, twórczość jest Bożym darem dla nas. Odwdzięczamy się Mu, wykorzystując swoją kreatywność. Po szóste, wyrzekanie się twórczości jest samowolą, sprzeczną z naszą prawdziwą naturą.
Po siódme, kiedy otwieramy się na zgłębianie własnej kreatywności, otwieramy się na Boga. Podążamy we właściwym kierunku. Po ósme, w miarę otwierania własnego kanału twórczego na Stwórcę, należy się spodziewać wielu subtelnych, ale głębokich zmian. Po dziewiąte, otwieranie się na coraz pełniejszą kreatywność jest bezpieczne. Po dziesiąte, nasze twórcze marzenia i tęsknoty pochodzą z boskiego źródła. Podążając za nimi, przybliżamy się do boskości. Posługiwanie się narzędziami opisanymi w tej książce oraz wykonywanie cotygodniowych zadań wywoła w Twoim życiu wiele zmian. Do najważniejszych będzie należało prowokowanie synchroniczności. Kiedy my się zmieniamy, wszechświat posuwa tę zmianę dalej i zwiększa jej zasięg. Mam to zapisane niedbałym, odręcznym pismem i przyklejone taśmą do biurka. Skocz, a na pewno pojawi się siatka zabezpieczająca. Moje doświadczenie zarówno artystyczne, jak i dydaktyczne mówi mi, że wszechświat jest w stanie ruszyć do akcji, kiedy zanurzymy się z wiarą w akt tworzenia. Przypomina to otwieranie śluzy systemu nawadniającego. Wystarczy usunąć blokady, a kanały napełnią się same. Powtarzam, nie musisz w to wierzyć. By doświadczyć przypływu kreatywności, nie musisz wierzyć w Boga. Proszę jedynie, byś obserwował, jak ten proces będzie przebiegał. W rezultacie staniesz się akuszerem i świadkiem własnego rozwoju twórczego. Twórczość, tak jak ja ją widzę, jest doświadczeniem duchowym. Nieważne, w jaki sposób się to Twoim zdaniem odbywa. Czy twórczość prowadzi do duchowości, czy duchowość do twórczości? Nie czynię rozróżnienia między jednym a drugim. W obliczu owego doświadczenia znika kwestia wiary. Carl Gustav Jung u schyłku życia na pytania o wiarę odpowiadał: ja nie wierzę, ja wiem. Przedstawione na poprzedniej stronie duchowe zasady są fundamentem, na którym opiera się odrodzenie i odkrywanie twórczego ja. Czytaj je raz dziennie i nadstawiaj wewnętrznych uszu na zmiany w Twoich postawach lub poglądach. Jak korzystać z tej książki, by przeżyć twórcze odrodzenie? Korzystać z tej książki można na wiele sposobów. Przede wszystkim róbcie to twórczo. Rozdział wstępny stanowi rodzaj mapy twórczego odrodzenia i podsuwa pewne konkretne pomysły, jak się do tego zabrać. Jedni przerabiają kurs w pojedynkę, inni łączą się w grupy, by omawiać książkę razem. Na końcu znajdziecie wskazówki do pracy grupowej. Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, droga artysty przyniesie Ci pożytek. Możliwe, że zechcesz przejrzeć pobieżnie całość, żeby się zorientować, na jaki teren wstępujesz. Czytanie pobieżne nie oznacza robienia z książki użytku. Każdy rozdział zawiera eseje tematyczne, ćwiczenia, zadania oraz cotygodniowe pytania kontrolne. Niech Cię nie przerazi pozorny ogrom pracy, jaka Cię czeka. Duża jej część to właściwie zabawa, a kurs będzie Ci zajmował niewiele więcej niż godzinę dziennie. Podczas warsztatów radzę kursantom, by ułożyli sobie tygodniowy rozkład zajęć. Na przykład, jeśli masz zamiar pracować od niedzieli do niedzieli, zacznij od przeczytania rozdziału w niedzielę wieczorem. Później bez namysłu wykonaj ćwiczenia. Cotygodniowe ćwiczenia są niezmiernie ważne,
podobnie jak poranne strony i randki artystyczne. Więcej na ich temat w następnym rozdziale. Pewnie zabraknie Ci czasu na odrobienie wszystkich zadań z danego tygodnia. Postaraj się wykonać mniej więcej połowę. Do pozostałych możesz wrócić, gdy poczujesz się gotowy. Przy wyborze połowy zadań kieruj się dwoma kryteriami. Wybieraj te, które Cię pociągają oraz te, które budzą w Tobie opór. Bardziej obojętne zostaw na później. Pamiętaj, że często opieramy się właśnie temu, czego najbardziej potrzebujemy. Obiecaj sobie poświęcić na tę pracę od 7 do 10 godzin tygodniowo, godzinę dziennie lub nieco więcej, jeśli masz ochotę. Podjęcie tego skromnego zobowiązania, używanie proponowanych narzędzi przez 12 tygodni kursu przynosi zdumiewające rezultaty. Używanie narzędzi przez dłuższy czas może zmienić trajektorię całego życia. Korzystając z tej książki, pamiętaj, że droga artysty jest szlakiem spiralnym. Będziesz wielokrotnie krążyć wokół tych samych spraw, za każdym razem na innym poziomie. Życie artystyczne nigdy nie jest spełnione do końca. Na każdym etapie tej drogi czekają nas rozczarowania i nagrody. Naszym celem jest odnalezienie szlaku, solidarnego oparcia dla stóp i rozpoczęcie wspinaczki. Twórcze perspektywy, które się przed Tobą roztoczą, wkrótce zaczną Cię zachwycać. Czego można oczekiwać? Wielu z nas chciałby być bardziej twórczymi. Wielu z nas przeczuwa, że w rzeczywistości jesteśmy bardziej twórczy, ale nie potrafimy dotrzeć do strumienia kreatywności. Marzenia się nam wymykają. Nasze życie wydaje się płytkie. Często miewamy świetne pomysły, wspaniałe marzenia, ale nie potrafimy ich urzeczywistnić. Czasem odczuwamy konkretne twórcze tęsknoty. Nauczyć się grać na fortepianie, malować, pójść na kurs aktorski czy zacząć pisać. Czasem nasze cele są bardziej rozmyte. Łakniemy czegoś, co można nazwać twórczym życiem, silniejszym poczuciem własnej kreatywności w życiu zawodowym, w kontaktach z własnymi dziećmi, współmałżonkiem, przyjaciółmi. Co prawda, nie ma recepty na natychmiastowe i bezbolesne wyzwolenie kreatywności, ale proces duchowy prowadzący do jej odzyskania lub odkrycia można opisać i prześledzić. Mimo że każdy z nas jest złożonym, niepowtarzalnym indywiduum, w procesie twórczego odrodzenia da się wyróżnić pewne wspólne mianowniki. Na początku pracy, podczas pierwszych kilku tygodni, obserwuję u uczniów mniejsze lub większe przejawy buntu i gorączkowości. Zaraz po fazie wstępnej, w połowie kursu, przychodzą wybuchy złości. Po złości następuje żal, a później, na przemian, przypływy oporu i nadziei. Ta rozwojowa sinusoida staje się serią twórczych skurczów porodowych, w czasie której uczniowie doświadczają zarówno silnych uniesień, jak i napadów obronnego sceptycyzmu. Po tej fazie rozwoju zrywami pojawia się silna chęć powrotu do dawnego, znanego życia. Inaczej mówiąc, jest to etap pertraktacji. W tym czasie wielu uczniów odczuwa pokusę, by zrezygnować z kursu. Nazywam to twórczym odwrotem. Gdy ponownie zaangażujemy się w pracę, następuje swobodne spadanie. Ego zaczyna kapitulować.
Ostatni etap kursu charakteryzuje się nowym odczuwaniem własnego ja, które jest nacechowane większą autonomią, odpornością, nadzieją i radosnym podnieceniem, a także zdolnością wymyślania oraz realizacji konkretnych planów twórczych. Wydaje ci się, że szykuje się emocjonalna zawierucha? Słusznie. Twórcze odrodzenie to odwyk od znanego nam życia. Odwyk to inne określenie na uwolnienie się od nawyków, czyli stan, do którego prowadzi każda konsekwentna praktyka medytacyjna. W języku sztuki filmowej powiedzielibyśmy, że stopniowo oddalamy obiektyw od miejsca, w którym tkwiliśmy, aż do uzyskania widoku panoramicznego. Właśnie ten całościowy ogląd umożliwia dokonywanie trafnych wyborów twórczych. Wyobraź to sobie jako wędrówkę po trudnym, urozmaiconym i fascynującym terenie. Wspinasz się coraz wyżej. Odwyk rozpoczyna proces pozytywnych zmian, równocześnie bolesnych i upojnych. Wielu z nas odkrywa, że trwoniliśmy twórczą energię, inwestując nieproporcjonalnie dużo w cudze życie, cudze nadzieje, marzenia i plany. Życie innych przyćmiewało nasze i spychało je na niewłaściwe tory. Im bardziej dzięki odwykowi odzyskujemy siebie, tym łatwiej przychodzi nam artykułować własne granice, marzenia i autentyczne dążenia. Stajemy się bardziej elastyczni, a zarazem mniej ulegli wobec cudzych zachcianek. Rośnie nasze poczucie autonomii i wiara we własne możliwości. Odwyk zwykle kojarzy się z odstawieniem jakiejś substancji. Rezygnujemy z alkoholu, narkotyków, słodyczy, tłuszczu, kofeiny, nikotyny i odczuwamy głód. Na twórczy odwyk lepiej patrzeć trochę inaczej. Tutaj to my sami jesteśmy substancją. Substancją, do której odwyk nas zbliża. Ściągamy własną energię twórczą, dotąd rozproszoną i źle wydatkowaną, do jądra własnej istoty. Zaczynamy odkopywać pogrzebane marzenia. Wymaga to zręczności. Niektóre z naszych marzeń są wrażliwe niczym ładunek wybuchowy. Gdy tylko je odkurzymy, poruszamy potężną chmurę energii, która uaktywnia system zaprzeczeń. Taki żal, taka strata, taki ból. Właśnie na tym etapie powrotu do zdrowia wykonujemy to, co Robert Bly nazywa zstąpieniem w popioły. Opłakujemy porzucone ja. Witamy je jak ukochaną osobę po długiej, kosztownej wojnie. Twórcze odrodzenie wymaga odbycia żałoby. W obliczu samobójstwa grzecznego ja, którym się dotąd zadowalaliśmy, niezbędne jest wylanie pewnej ilości łez. Łzy przygotowują glebę pod przyszły plon. Bez jej twórczego zwilżenia moglibyśmy pozostać jałowi. Musimy pozwolić, by przeszył nas ból. Pamiętajmy, że to ból pożyteczny. Błyskawica bólu rozjaśnia mrok. Po czym możesz poznać, że jesteś twórczo zablokowany? Znakomitą wskazówką jest zazdrość. Czy są jacyś artyści, którzy cię złoszczą? Czy mówisz, ja też bym potrafił, gdyby tylko... A może powtarzasz sobie, że gdybyś tylko potraktował poważnie swój twórczy potencjał, to mógłbyś przestać sobie powtarzać, jest już za późno.
przestać odkładać coś, co sprawiłoby ci wielką frajdę do czasu, aż zarobisz dość pieniędzy. Przestać powtarzać: to tylko moje rozdęte ego, ilekroć zatęsknisz za bardziej twórczym życiem. Przestać powtarzać, że marzenia się nie liczą, że są jedynie marzeniami, a ty powinieneś być bardziej rozsądny. Przestać się bać, że rodzina i przyjaciele uznają cię za wariata. Przestać wmawiać sobie, że twórczość jest zbytkiem, a ty powinieneś dziękować za to, co masz. Z chwilą, gdy nauczysz się rozpoznawać, pielęgnować i ochraniać wewnętrznego artystę, będziesz mógł zostawić za sobą cierpienie i niemoc twórczą. Nauczysz się rozpoznawać i pokonywać lęk, usuwać emocjonalne blizny i umacniać wiarę w siebie. Przyjrzysz się swoim dotychczasowym poglądom na temat kreatywności i odrzucisz je. Pracując z tą książką, przeżyjesz intensywne spotkanie ze swoją kreatywnością, z osobistymi prześladowcami, mistrzami, życzeniami, obawami, marzeniami, nadziejami i zwycięstwami. Doświadczenie to będzie ekscytujące, przygnębiające, pełne gniewu, radości, nadziei, a ostatecznie ofiaruje ci większą wolność. Inspirujące cytaty. Muzyka do tej opery została mi podyktowana przez Boga. Moja rola ograniczyła się do przelania jej na papier i przekazania ogółowi. Giacomo Puccini o Madame Butterfly. Pomysły spływają na mnie wprost od Boga. Johannes Brahms. Musimy przyjąć, że nasz wewnętrzny twórczy puls jest twórczym pulsem samego Boga. Joseph Chilton Pierce. Obrazem Boga w człowieku jest jego twórczy potencjał. Mary Daly. Każde źdźbło trawy ma swojego anioła, który pochyla się nad nim i szepcze: rośnij, rośnij. Talmud. Wielcy improwizatorzy są jak kapłani. Myślą jedynie o swoim Bogu. Stefano Grappelli, muzyk. Co gramy? Życie. Louis Armstrong. Twórczość polega na ujarzmieniu tego, co uniwersalne, za pomocą naszych oczu. Peter Kestenbaum. Nie maluję poprzez wzrok, lecz poprzez wiarę. Wiara obdarza człowieka wzrokiem. Amos Ferguson. Dlaczego każdy z nas powinien korzystać ze swojej mocy twórczej? Ponieważ nic innego nie czyni człowieka tak hojnym, radosnym, ożywionym, śmiałym i współczującym, tak obojętnym na wojowanie oraz na gromadzenie przedmiotów i pieniędzy. Brenda Öland. Celem sztuki nie jest rozcieńczony intelektualny destylat, ale życie, intensywne, olśniewające życie. Alain Arias Musson. To
To, co za nami i to, co przed nami, niewiele znaczy w porównaniu z tym, co tkwi w nas. Ralph Waldo Emerson.